Słuchajcie, jest taka sytuacja, że dzisiaj mamy 6 czerwca, otworzyli właśnie wszystkie siłownie w całej Polsce, no i Wiśnia gdzieś tam zaginął, prawdopodobnie pracuje intensywnie nad swoim bicepsem, a jak wiadomo jest tam nad tym, nad czym pracować, dlatego z tej okazji zaprosiłem do nas gościa, który na Ekstraklasie zna się jak mało kto, ba, nawet kiedyś ją wygrał w 2006 roku. Szacunek, jak przyjemnie, jak mi się miło zrobiło, że ktoś jeszcze o tym w ogóle pamięta. Jest nas niewielu, ale tak. Niewielu, ale tych niewielu czasami robi różnicę. Wiśnia wróci, nie przejmujcie się, bez fali hejtu, to jest miejsce Wiśni i powiem szczerze, wygodnie. A my z Rosłem już dopijamy herbatkę, kończymy oglądać mecz i dzwonimy za chwilę do gościa, który jest warto jakieś 10 milionów euro więcej niż my, Michał Karbołownik, aktualnie chyba najgorętsze nazwisko na polskim rynku, sprawdźcie sami. Poznajesz, Michał, tego pana, co siedzi obok mnie? Starszy pan. Nie kojarzy, patrz. Wiadomo, że nie. No, legenda Legii Warszawa, zwłaszcza legenda Legii 2 Warszawa, wiesz? I to jaka? Nie kojarzy, zobacz. Ja sobie jestem, kurczę. Marcin Rosłoń, komentator Kanał Plus, mistrz Polski z Legią. Każdy mi mówił, że ty mega uważasz na to, żeby nie popełnić jakiejś kontrowersji. Byłem ciekaw, kurczę, jak wyglądał na przykład twój chrzest w drużynie, twoje wkupne. A akurat chrztu nie miałem, na moje szczęście. Mhm. No to przypomnieliśmy. Ominęło mnie to. No ale uważam, tak. A to co mówię, co robię, bo wiem, jak to się wszystko może robić w mediach. Mhm. A Marcin, twój chrzest, pamiętasz? Swój wkupny? Ja pamiętam z Lecha Poznań swój chrzest. I w Legii nie miałem, bo ja to jako wychowany, kto tak łagodniej mnie przyjęli, ale w Lechu pamiętam, bo w Lechu trzeba było postawić. Albo podczas chrztu próbujesz być fajny, miły dla wszystkich i tak dostaniesz 50 klapsów, bo wiadomo, że jesteś z Warszawy i są napięci na ciebie, albo jesteś twardy, nieustępliwy i tak dostaniesz 50 klapsów, a może troszeczkę więcej i mocniejszych. Więc pamiętam, że tylko jak wracałem na swoje miejsce, to Arek Głowacki i Maciek Szerfen mieli prawie łzy w oczach, bo takie to było ostre manto. Ciao, Andrzej. Cześć! Ciao! What do you think about this guy? Best player in Legii right now. Młodec. A czułeś jakiś taki szczególny respekt wchodząc do szatni pierwszej drużyny, jak pierwszy raz tam się pojawiłeś? No na pewno. Na pan do wszystkich? Taki, myślę, stresik czułem. Oglądałem tych zawodników z trybun, z telewizji, gdzieś podawałem piłki. No i nagle musiałem wejść do tej szatni. No tam byli zawodnicy Sekrado, to jest taki boss Legii, no, legenda. Kuchy, Jędza, no ale Jędza, no to nie wiem, czy można go tak nazwać, bo on to wszystko zamienia jako żart. No jest takim dla młodych, dla starszych zawodników jest taki sam. A ty, Rosły, jak wchodziłeś do szatni, to Leszek Pisz, tak? Tomek Wieszczycki, to tam też solidna ekipa. Ta szatnia z Pawłem Janasem, jeszcze trenerem przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów w 95 roku, ja miałem niespełna 17 lat, to było super wyzwanie i tak za bardzo człowiek nie wiedział, gdzie to miejsce ewentualnie, nawet żeby tam przycupnąć przed treningiem, więc przebierałem się w szatni drugiej drużyny, wtedy dopiero wchodziłem na odprawę do szatni, czy zgrupowanie w Wiśle, jak patrzyło się, albo wchodziło się do Gierki, czy do Dziadka, to był stres, to nie wiadomo było, co z piłką zrobić, co ze sobą zrobić, czy ja w ogóle potrafię kopnąć piłkę na parę metrów. Ale nie musiałeś grzać deski sedesowej dla kogoś tam? Nie, ale trzeba było przy załatwianiu się, trzeba było uważać, z drzwiami takimi półotwartymi cały czas trzeba było filować, czy ktoś jakimś wiaderkiem z zimną wodą młodego nie poleje. Ale wiesz, Marcin to jest zawodnik, który miał jeden ulubiony zwód, to był Ślisk i był zawodnikiem raczej bardzo fizycznym. I tak się zastanawiamy tutaj wspólnie z Marcinem, jeżeli chodzi na przykład o twoją sylwetkę, twoje przygotowanie fizyczne. Czy ty dużo też teraz pracujesz nad tym aspektem, czy może jednak trenerzy uważają, że nie ma co przesadzać, bo to może na przykład zaburzyć twoją mobilność. Jeżeli będziesz chciał korepetycję z Ślizgu, to jestem, spoko. No, oczywiście, wiem. Może skorzystam. Jestem teraz obrońcą, więc będzie mi to potrzebne. Staram się ulepszać swoje ciało, ale z umiarem, bo wiem, że też ja nie potrzebuję tego tak to bardzo na ciężarach pracować, bo to może się odbić kosztem zdrowia. Plecy gdzieś tam mogą nie wytrzymać tego. Bardziej staram się na swoim własnym ciele pracować, ale też zbytnio mi to nie przeszkadza. Nie czuję się jakoś bardzo słabo fizycznie. Nawet w Ekstraklasie. Ale nie myślisz sobie właśnie, kurczę, pojadę gdzieś za granicę i przyjdzie mi, nie wiem, w lidze angielskiej grać na Adame Traore, to przecież on mnie zje na przykład. Nie masz takich myśli, obaw właśnie, że w tym aspekcie no masz jeszcze duże rezerwy? Mam duże rezerwy. No i właśnie staram się ulepszać. No, wiem, że muszę codziennie pracować, ale też są aspekty piłkarskie, na którymi nie mogę zapominać. Tak, bo jeszcze też u nas w Futraku zawsze mamy taki dział, że zadajemy pytania od twoich kolegów.
Łukasz Zjawiński, dobrze ci znany. Witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie do Michała jeszcze z czasów, gdy mieszkaliśmy razem w Bursie, a mianowicie, co stało się, Michał, z twoim zębem i czy wszystko z nim w porządku? To jedyna kontrowersja, jaką udało nam się wyciągnąć. Tak jest. Była taka sytuacja, że przewracaliśmy po jakimś meczu do Bursy, była późna godzina i nie każdy autobus jeździł do Bursy, więc musieliśmy tam z kilometr na pieszo pójść. Nie wiadomo, to był weekend, jakieś skróty meczu były, Ekstraklasy chyba, i oglądałem. No i szliśmy sobie, gdzieś tam chłopaki przede mną, ja trochę z tyłu zostałem. Nie wiadomo, oglądałem, spoglądałem na telefon cały czas, no i nagle coś trafiłem. Mhm. Tak się, byłem oszołomiony taki, ugoi mi się zakręciło. I tak, i to był słup oczywiście. Ojojojoj. I patrzę, otwieram buzię i ząb pokruszony wyleciał prawie mi cały. No i chłopaki mieli niezłą beczkę. Nie mleczny, karbo. Nie. Ale szybko go wyleczyłem. Sytuacja, myślę, trochę mnie nauczyła nawet, bo przez ten telefon wiadomo, ile można teraz krzywdy sobie zrobić. Karbo, a powiedz, jakie ty masz plany związane ze swoją edukacją? Jak matura, jak języki? Bo to jest chyba teraz najważniejsze. No to chodzę do szkoły prywatnej. Wiadomo, teraz treningi nie pozwalają mi zbytnio na to, żebym tak uczęszczał do szkoły jak każdy. Codziennie prawie gdzieś tam uczę się tego angielskiego. Tylko angielskiego? A hiszpański? Hiszpański, włoski, niemiecki. Dobra odpowiedź. Wszystkiego. A powiedz mi, czy ty podawałeś piłki może na meczu Legia Warszawa Real Madryt, kiedy przyjechali właśnie Królewcy do Warszawy? Chciałem bardzo, ale niestety nie wypaliło to, ale na Sportingu podawałem. Ale była okazja wtedy chociaż na tym Sportingu zrobić sobie z kimś zdjęcie, czy was to tak nie kręciło, bo to okej, jacyś goście z Portugalii przyjechali? Znaczy przed Realem. Mhm. Real miał trening dzień przed meczem. Poszliśmy na ten mecz i z każdym zawodnikiem sobie zrobiliśmy zdjęcie. Z Ronaldo, Bale'em, wszystkimi zawodnikami. Więc to było ogromne takie wrażenie dla nas wtedy. Fajna pamiątka, ale wiadomo, że ty jesteś za Barceloną, więc i tak cię specjalnie to nie kręciło. Mamy kolejne pytanie oczywiście, już muszę je tutaj szybko namierzyć, od Łukasza Zawińskiego po raz kolejny. Mam jeszcze jedno takie pytanko do Michała, a bardziej prośbę. Czy mógłbyś opowiedzieć o swoich początkach, gdy jeszcze byłeś dzieciakiem, grałeś w Zorzy Kowala, w Młodziku Radom, bo chodziły takie pogłoski po naszej szatni, że byłeś bardzo bramkostrzelnym napastnikiem i chciałbym również wiedzieć, czy to prawda. Pozdrawiam wszystkich. Chyba tu szydera wleciała. Nie byłeś bramkostrzelny? W Legii byłem, ale w Legii może 3 gole mam. Nie będę ukrywał, że w tych młodszych rocznikach, jak zaczynałem z Zorzy Kowala czy Młodziku Radom, no to zawsze w drużynie najwięcej strzelałem goli. Też grałem na dziesiątce. Ta dziesiątka podwieszony napastnik, więc było łatwiej. No i każdy się śmiał, że jak to tak strzelałem w Młodziku, w Zorzy, a tu w Legii podaję, a nie strzelam. Ale chyba muszę im pokazać gdzieś w Ekstraklasie, coś strzelić i uciszę. No właśnie, pamiętam, że jak jeździłem na te mecze młodzieżowe jeszcze w U16, W15, patrzyłem na ciebie, to zawsze mi przypominałeś Stanisława Lobotkę. Nie wiem, czy ty też kiedyś dostrzegałeś jakieś podobieństwo? Pewnie też słyszałeś o tym porównaniu, bo je wypowiadałem głośno. No słyszałem. No myślę, że tak. Podobieństwo, myślę, widać. Też grałem na tej pozycji na szóstce. Parametry też podobne, niski. No, myślę, że Lobotka jest bardzo, bardzo dobrym piłkarzem, więc to dla mnie przyjemność. Mhm. Ale dla ciebie N'Golo Kanté, tak? Chyba taki numer jeden. Tak. N'Golo to już najwyższa klasowa półka. Też jako człowiek, jako piłkarz, to jest, myślę, taki wzór. Gdzie widzisz niedociągnięcia, jeżeli chodzi o grę na boisku? Co ci wytyka Aco Vukovic, co ci wytykają jego asystenci? I jak czujesz? Czego ci przede wszystkim brakuje na tę chwilę? To przede wszystkim trener Vukovic wymaga ode mnie bronienia. Ja jestem obrońcą teraz. No i codziennie gdzieś tam staramy się poprawić ten aspekt. Myślę też lewa noga, gram na lewej obronie, więc muszę mieć ją bardzo dobrą. Jest jeszcze do poprawy. I strzał też. Mam, nawet w Ekstraklasie mam dużo takich sytuacji, że mogę oddać strzał. Albo oddaję gdzieś tam środek bramki, albo nie oddaję. I też jest decyzyjność. A co jest właśnie najtrudniejsze w tym przeskoku, w tym przejściu z wieku juniora do seniora? Bo jednak wielu kolegów na tym etapie no, gdzieś przepada. I to jak wchodzisz do tej szatni, no to nie masz takiej pewności siebie, jaką chcesz. Myślę, że to najbardziej zabija.
z wiatru przez młodych piłkarzy. No i też zaufanie drużyny trenera. Jak widzisz, że gdzieś tam jesteś po prostu, że jesteś tam, czasami wejdziesz, czasami podasz piłkę, to też czujesz, że to, że jesteś wartościowy dla tej drużyny. A z tych zagranicznych zawodników, z którymi okazję miałeś się zmierzyć, na przykład Billy Gilmour, zawodnik z Chelsea, to był taki piłkarz, który ci zapadł w pamięć? Czy może z Francuzi? Zapadł w pamięć. Też mogę powiedzieć do tej sytuacji, co Łukasz Zywiński mi zdał o tym zębie. Mhm. Graliśmy wtedy sparring przed eliminacjami ze Szkocją. No i właśnie on mi go wybił pierwszy raz. Z boksa od niego dostałem. Ale też widać, od razu było po nim, że to będzie piłkarz. Wszędzie był. Grał na 6., 8., 10., no wszędzie biegał. Cały czas chciał piłkę. A ty go z Gilmoura miałeś okazję już komentować mecze jakieś? Jakiś ogonek ewentualnie, ale nie, jeszcze nie. Tak, żeby się przyjrzeć z bliska i zobaczyć to, jak to będzie w meczu. No może Gilmour Karbownik, będę mógł taki skład przy okazji meczu Chelsea wymieniać. Karbo, posłuchaj, w twoim życiu dzieje się dość szybko i bardzo, bardzo dużo. Padają kwoty, kierunki, uczysz się 4 języków, tych podstawowych, 4 najmocniejszych lig europejskich. Natomiast jak ty sobie z tym radzisz na co dzień? Wszystko prawie czytałem, ktoś mi podsyłał, jakieś tam spekulacje. No gdzieś tam nie mogę nawet od tego uciec. Bo to wszędzie było. Też taki czas, że pandemia, nie było piłki, więc wszystko musiało tak w tą stronę iść. Teraz wróciła liga, cieszę się bardzo. Mógł się od tego odciąć. I też mam tego świadomość, że piłka jest przewrotna, że w jednej chwili mogę być na szczycie, a w drugiej mogę za chwilę spaść. Też mogło się to inaczej potoczyć. Mogłem pójść, nawet takie były plany, więc żeby pójść na wypoczynek do Radomiaka, nie wiadomo co tam by było. Ja wiem, że ta piłka jest przewrotna i muszę wyciskać maksa z tego, co mam. Czy ty nie boisz się, że to może być troszeczkę za szybko, za wcześnie, że to będzie trochę na głęboką wodę, no bo nauka języka to super, on się na pewno przyda. Biorąc pod uwagę, że jest troszeczkę takich piłkarzy w historii najnowszej polskiej piłki, że można byłoby ich jako przykład wziąć. Nie mogę do tego tak podchodzić, że patrzeć na kogoś innego. Jestem ja i muszę wierzyć w swoje umiejętności. Wiem, że gdzieś pójdę, to będę gotowy i będę tam walczył o skład. Nie mogę też patrzeć na przykłady innych, bo każdy jest inny. Na razie jestem tu w Legii, no i walczę o to mistrzostwo i puchar. Na pewno chciałbym zdobyć dublecik. Co ma być, to będzie. Jeśli będzie taka okazja, będę gotowy i będę chciał pokazać się z jak najlepszej strony, że nie przyjechałem tylko jako młody, tylko już gotowy zawodnik. Czy ty czasami dostajesz od kogoś jakąś burę, czy nie? Czy jest prikaz, że nie, młodego nie wolno w żaden sposób zaczepiać, atakować, że młody to musi być taki wychuchany, żeby się nie zestresował? Jak ty sobie radzisz z krytyką, o ile ona się pojawia? Bo z tego co wiem, to Vuko taki był, jak byliśmy razem w pokoju na boisku w Legii, to on raczej, jak komuś ma zwrócić uwagę, to nieważne, czy to jest Lewczuk, Jędrzejczyk, czy młody Karbownik. Dokładnie. Trener Bukowicz tak samo jak Kędza nie patrzy, czy jest młody, czy stary, cały czas pilnuje porządku. Mogę też mi się więcej teraz powiedzieć, czy coś zrobić w szatni. Też gram, więc coś tam podpowiem. Ale takim myślę, taką osobą jest trener Bukowicz, która gdzieś tam mnie stopuje. On najwięcej myślę ode mnie wymaga i no, najwięcej na mnie krzyczy, tak mogę powiedzieć. Nie ma, że coś się dobrze, tylko cały czas coś do poprawy. Jeden pas zły, to już się jeden za dużo, więc gdyby był inny trener, nie wiadomo, czy by postawił mnie na tej pozycji, w ogóle czy mnie postawił w Legii, więc mógłbym tylko podziękować. Też wiadomo, teraz to nie zrobię. Wiadomo, że odleciał chłopak, tak szatni się śmieją. Natomiast czy w życiu codziennym, teraz, w ostatnich miesiącach, tygodniach, w tym sezonie zdarzyło ci się, że jednak ktoś spoza szatni coś takiego do ciebie powiedział, bo to boli i zdecydowanie mocniej niż takie zwykłe żarty i takie szpile w szatni. Na meczu z Lechem, gdzieś tam bardzo słabo szedłem mecz, pierwsza minuta żółta kartka, potem rzut wolny, prawie samobójstwo strzeliłem. Gdzieś tam kibice krzyczeli, co ty młody robisz, opanuj się, spokojnie. Ale potem pomogło i wygraliśmy. No to elegancko. Ja też właśnie mówiłeś o szatni. No to jeszcze mamy jedno pytanko od kolejnego kolegi z szatni pierwszego zespołu. Karpo, ja mam do ciebie takie pytanie. Kto i jakie wskazówki dawał ci na ostatniej kolacji drużynowej, na której byliśmy? No brzmi bardzo enigmatycznie. To mogę
mogę się pochwalić, że po wygranym meczu mieliśmy jakby w kupne, takie w kupne drużynowe. Cała drużyna na kolacji się zebrała. Wiadomo, jakiś tam alkohol się pojawił po meczu, były wolne dni. Ja no, nie spożywałem alkoholu, bo sam brzuch mnie bolał po tym meczu. Adrenalinka jeszcze była. A to właśnie dobrze na bolący brzuch czasami, wiesz. No. Tak, pewien zawodnik, bardzo doświadczony, który ma już kilkaset występów w Ekstraklasie, usiadł koło mnie i zaczął mówić, co mam robić, jakie ruchy, co dalej ze mną. A tym zawodnikiem był Wojtek Muzyk. No, widzisz. Słuchałem go uważnie. Troszkę śmiechu przy tym było. Nie mieli polewkę, ale miło to wspominam. Czyli Wojtek dobrze się odnalazł w szatni Legii, bo to też w sumie nowa postać, wiesz, ale widzę, że szybko się zaadaptował. Myślę, że nasza szatnia w ogóle Legii jest perfekcyjna pod nowych zawodników czy młodych. Tworzymy taką, myślę, rodzinę. Każdy się wspiera, właśnie nie ma takich bury czy czegoś. Każdy siebie rozumie. Brawo, a jeszcze Maciek Rosołek, co nie dał rady w Kanal Plus Ekstraklasa Cup? No, FIFA? No. Słabszy jest ode mnie, co ja mam mówić. Gdybym ja był, to bym wygrał. wiadomo, każdy tak mówi. No ba! A ty dużo na konsoli, czy raczej wracasz do domu i nie wiem, książka, samorozwój, jakaś kalistynika, ćwiczenia? Kurczę, jak wychodzi FIFA, to bardzo dużo spędzam czasu. Widzę, że tam chłopaki w CS-a często grają chyba. Slish, Rushel właśnie. Nie, tak. Uzależnieni są już. To tak. Kwarantanna ich uzależniła od tego. Na siadaniu wszędzie rozmawiałem o tym. Ja bardziej Fortnite. Ktoś jest dobry, to zapraszam. Dobrze, Karbo. W sumie chyba dziękujemy Ci serdecznie, tak? Pamiętaj, to jest Marcin Rosłoń, mistrz Polski z Legią Warszawa, 2006 rok. Ten głos to ja rozpoznałem. No widzisz, czyli w radio powinienem pracować. No. Uroda wiadomo, bardziej radiowa, to prawda, ale jeszcze nie jeden Twój mecz na pewno skomentuję, a też pamiętajcie, że macie okazję teraz oglądać Michała Karbownika przez miesiąc za darmo na nowej platformie. Ale się będzie działo i nie tylko Karbo, i będzie można, słuchaj, w interneciku w Kanal Plus będziesz mógł zobaczyć i w ogóle multiligę sobie odpalić. Karbo, wszystko Liga angielską, i Chelsea, jak ruszą za chwilę 10 meczów w kolejce, wszystkie live, to po prostu szok. Od telewizora nie odchodzimy. No, zdecydowanie. Dzięki serdeczne, Karbo, za poświęcony czas. Karbo, pamiętaj, to już zapamiętaj moją twarz, że jak przyjdę po autograf, to żebyś, wiesz, nie machnął ręką i nie odesłał mi z kwitkiem, ja dobra? No. Przepraszam. Ale nic się nie przejdzie. Nie żartuj, daj spokój. Trzeba złożyć po tej linii do środka. Oglądamy dalej mecz. O Jezu, nad bicepsem muszę też troszeczkę popracować. No ale jest. Odpalać? Odpalać. A wy sprawdzacie też futraka w przyszłym tygodniu, bo już z Łukaszem Wiśniowskim szykujemy dla was naprawdę prawdziwą perełkę.